na czasie możemy jechać trójką? Też. No też? Znaczy, tak mi się wydaje, no powinni się zgodzić. A nie chcemy dwójki zrobić? No a dwójki mieliśmy pozwolenie na dwójkę. Ej, ale to w sumie no, ile to jest nie... przerobić trochę ramy i wysprawać nową? To byśmy musieli odciąć pół tyłu i na przykład wywalić boksa. To byłoby coś, co nie by uznać, że jest słuszne. Tak. Ale no generalnie właśnie tutaj chcieli, żebyśmy możemy zrobić zmiany jakieś, a to jest nie? Problem? A Węgrzy... Walić boksa, czy żeby tak... Węgrzy chcą konkretnie, żebyśmy zrobili całą ramę od nowa. Jesteśmy w biurze Pro Wrestling Team, zespół liderów, zarządzający zespołem, Marek Stępień, lider zespołu, Dawid Hill, lider działu technicznego i Marcin, lider działu zajmującego się silnikiem i napędem. No, no musimy wymyśleć, co robimy, na jakie zawody jedziemy. Zastanawiam się nad Czechami, jak ma ten dobrać. Mamy dwa auta gotowe już. Z tym, że są to auta z zeszłych lat i prawdopodobnie musimy je przerobić trochę, żeby startować w zawodach. Tak jest regularnie. No generalnie RT03, samochód nasz najnowszy, jest powiedzmy... To jest wyższa technologia, jest mało, jest jeszcze nieprzetestowany, silnik jednocylindrowy, więc nie mamy do końca pewności, że on będzie działał, a RT02, starszy samochód, jest dużo cięższy, no ale jest większy silnik i właściwie on, ten samochód jest niezniszczalny, więc no jest opcja, jest większe prawdopodobieństwo, że uda się go lepiej przygotować na zawody, no ale też trzeba więcej czasu poświęcić. Są te same zawody, z tym, że Czechy są pierwszy raz, pierwsza decyzja zawodów, na Węgrzech już byliśmy. I są Czechy bliżej. Czechy są bliżej. Tak, mamy 180 km w tym do Czech. Do Czech na pewno, to jest ciekawy tor, dość szybki, tak. Pewnie inny niż wszędzie, a na Węgrzech już byliśmy. To jest plac. I to jest plac, ale organizacja jest super, ale to jest jednak plac. Jeździmy po placu po prostu, ułożonym z pachuków. Zawody to nie jest tylko jazda samochodem, to jest też część biznesowa. Zaczynamy na początku oczywiście od spełnienia regulaminu, badania technicznego, później przechodzimy przez test hamulców, test przeciążeń, czyli niemalonych wycieków. Następnie mamy test głośności wdechu. No i później zaczynamy już konkurencje dynamiczne. Zaczynamy przyspieszenie na 75 metrów, zaczynamy ósemkę, czyli na szczep, na właściwości jazdy samochodu. Później mamy sprint, czyli 1 km, jedno okrążenie dwa razy na czas. I później mamy endurance, to jest 22 km, po 11 km jest zmiana kierowcy jakby. No i tam ścigamy się z innymi zespołami, ale wyprzedzamy się tylko w miejscach dozwolonych. Nasz budżet to jest około 500 tysięcy złotych, przy czym w gotówce mamy nie więcej niż 200, a reszta to jest w częściach, w wykonawstwie i usługach. Tak, sponsoring usługowy, nie? Czyli ktoś coś nam daje albo jakieś usługi wykonuje do nas. Inna politechnika tam nie dochodzą władze. Dokładnie, to ma własną jurysdykcję, tam nie ma ani żadnych, tam po prostu nic nie działa. Policja nie ma wstępu, bo musi się zapytać rektora. Bo Straż Politechniki nie zagląda tam, bo jest za daleko. Że tak powiem, całe te zasady Politechniki tam prawie że nie dotyczą, bo jest za daleko w sumie i to jest taka enklawa. Także wiesz, na przykład budujemy samochód i co, trzeba coś zjeść, to kurczę, grill, piwko, elegancko, wszystko. Zawsze. I tak kilka miesięcy, kurde, siedzimy na tym garażu. Bywa tak, że na przykład 40 parę godzin bez przerwy śpimy tam w autach. Albo na dworze, jak jest ciepło, albo niska, albo nie śpimy. Inny klimat, ale właśnie dzięki temu możemy sobie pozwolić na to, że możemy naciągnąć po prostu wstęp do budynków do maksimum praktycznie. Nie? W garażu dzisiaj będą trwały prace, będziemy składali, może zaczniemy składać hamulec silnikowy. Ale właściwie to jest takie spotkanie wprowadzające nowych ludzi z zespołu, żeby zobaczyli właśnie jak nasz garaż wygląda. W garażu właściwie wykonujemy wszystkie prace, od wykonywania jakichś drobnych elementów, po składanie auta, jego serwis. Garażujemy też tam auto. Nie no, ale na przykład można powiedzieć, że akcja dziewczyny na Politechniki przynosi skutek. Jeszcze nigdy, to jest najlepszy teraz rok, że tak powiem, bo tyle kobiet co przyszło na uczelnię, to jest masakra. No w zespole mamy już 4 chyba. No, 4, zawsze była jedna. Więcej, 4, przecież jeszcze mamy w marketingu ostatnio. A, no to ja tam nie znam nikogo. No ale tak czy inaczej, wcześniej były kobiety z jajami, ale teraz wyglądają przecież jak kobiety. Tak. Teraz jest 6 dziewczyn, 6 dziewczyn w zespole. Na 50 osób to jest całkiem nieźle jak na Politechnikę. Większość dziewczyn jest z marketingu, co prawda. Zajmują się
właściwie kontaktem ze sponsorami. Mamy też dziewczynę, która zajmuje się właściwie dokumentowaniem wszystkiego na zdjęciach, na naszych poczynek. Ale mamy też jedną dziewczynę, która projektuje napęd, właściwie przeniesienie napędu, może tak. Mocowania dyferencjału. Największa frajda jest, jak pierwszy raz się usłyszy silnik, jak odpali. To jest niższa sąsiada. Ale to jest jak się postawi na kołach pierwszy raz, to też, bo zwykle budujesz, powiedzmy coś, najpierw projektujesz przez 3-4 miesiące, później starasz się zamówić te wszystkie materiały, później jakoś udaje ci się, w końcu siedzisz w tym garażu przez 2-3 miesiące i budujesz wszystko i nagle po prostu słyszysz ten ryk silnika, to normalnie Ciarki chodzą, łzy do oczu. To jest tak, że masz powiedzmy 7 czy 8 rano, jak ostatnio żeśmy postawili go pierwszy raz na kołach. 7 czy 8 rano i nagle mimo całej nocy, w zasadzie bez spania, bez niczego, zmęczenie, to nagle po prostu taki ogień, taka atmosfera się robi, że mistrzostwo świata. Przychodzi druga zmiana pracować, gratulują i wszyscy są szczęśliwi. Mam pod sobą jakieś 50 osób, przy czym mi pomaga w zarządzaniu Łukasz, czyli lider marketingu, Dawid Hill, czyli lider działu technicznego. Ja staram się to jakoś spinać. No, biorę udział oczywiście w podejmowaniu tych wszystkich decyzji najważniejszych, bo ktoś musi je podjąć, na kogoś spłaca odpowiedzialność. Zwykle jak coś jest dobrze, to jest dobrze, dlatego że cały zespół zrobił dobrze, jak jest źle, to ja mam przerąbane. Zajmuję się pozyskiwaniem finansów. Właśnie zajmuję się finansami, może to lepiej brzmi. My musimy szukać sponsorów, to jest jasne, to jest nasz interes. My chcemy zbudować auto. My musimy pokazać, że inwestując w nas, mamy z tego jakieś korzyści. Dlatego tak, to my walczymy o sponsorów. Przed nami leży włókno węglowe, z którego jest wykonany cały monokok. To może Maciek powie więcej. Tak, ta konstrukcja jest wykonana, tak jak właśnie kolega wspomniał, z zewnętrznych wraz z włókna węglowego przesyconego żywicą, a w środku z aluminiowego plastra miodu. Tak zwany materiał przekładkowy, kompozyt, to jest najbardziej zaawansowana technologia stosowana w tym momencie w Formule 1, lotnictwie, kosmonautyce, no i w zasadzie tylko w takich zaawansowanych rozwiązaniach. Warto wspomnieć, że ten materiał jest 7 razy lżejszy od stali i około 7 razy bardziej wytrzymały. Dlatego jest właśnie coraz bardziej stosowany w motorsporcie. Teraz wszystkie nowe auta typu Lamborghini, Porsche używają, no i takie droższe wykonywane są z poszycia z włókna węglowego. Po PW Racing nikt nie zostaje na lodzie. Jak ktoś chce, to przez rok, dwa może szukać swojej wymarzonej pracy, ale na pewno każdy znajdzie pracę po PW Racing Team. Dlaczego wygramy? Poza tym, że jesteśmy najlepsi, mamy już zbudowane auto. Mamy dużo doświadczenia, jesteśmy ludzi z pasją. Nasze motto to przez pasję do zwycięstwa. Myślę, że to jest najważniejsze. Jak dążymy do czegoś przez pasję, to osiągniemy na pewno. To, że jak tam się teraz zepsuła ta zębatka w silniku, to pojechaliśmy na zawody, dzwoniliśmy tam na drugi dzień zawody, a dzisiaj tam pękła zębatka, tam ją zmieliło. Co robimy? No, telefony szukamy na internecie, tam nie wiem, w Bielsku-Białej czy gdzieś. No ja mówię, dobra, no to ja mogę wsiadać w pociąg, jedziemy do Bielsku-Białej po zębatkę, co nie? Ale kolega okazał się, że tam... To jest ta część. Tak, to jest ta część. Dzień wcześniej pojechał na zawody i okazało się, że w miejscowości, gdzie są zawody, jest dystrybutor KTM-a, naszego silnika, i że akurat mają tą część, no on pojechał ją kupił, my przyjechaliśmy z samochodem.
No i o godzinie tam 12 w nocy zaczęliśmy naprawę samochodu, rozebraliśmy kompletnie cały silnik, wszystko doszczętnie. Wymieniliśmy część, skończyliśmy o 6.45, a o 7.00 zawody. Najśmieszniejsze było to, że robiliśmy to przed akademikiem. Tak, przed akademikiem na parkingu. Gdzie wszyscy już byli przygotowani do zawodów, my jeszcze do 6 rano przed akademikami rozkręcaliśmy połowę auta. No, tak jak mówiłem, pracujemy do końca i nikt się nie poddaje. Na razie jestem sam, ale jest nas 6. Tak naprawdę jest nas 50 i robimy to, co najbardziej lubimy, czyli budujemy sportowe auta, startujemy na międzynarodowych zawodach i to chcemy robić do końca świata i jeden dzień dłużej. Tak jest! Tak jest! W nas zespole jest 50, w tym momencie mamy 6, ale jak coś naprawdę chcesz zrobić, czujesz pasję do czegoś, masz swoje marzenie, to nawet takim ludźmi. Z takim ludźmi. Powiedziałeś? Nawiążesz do tego. Nie wyjdź tam w tym. Dupesz, o, carbon fiber. Tu lejesz żywicę, a w środku jest takie amerynowe. Jeśli idziesz na studia i wolisz czytać książki i rysować wykresy, to zapomnij o tym. Lepiej buduj takie auta razem z nami. Zapraszam cię serdecznie, tu możesz naprawdę odnaleźć swoją pasję. No i chuj, czy